Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, nie możemy doczekać bezpośrednich spotkań na Lednicy, przejścia przez Bramę Rybę, ale w tym roku niestety znów jest to niemożliwe. Dlatego spotykamy się w takiej formie online i super pomysł, że możemy zorganizować i przeżyć rekolekcje, szczególnie ze świętym Janem Chrzcicielem, rekolekcje z pustynią. Pustynia jest ważnym wydarzeniem w Biblii, ponieważ jest ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Także za moimi plecami widzicie krzak gorejący, który również przypomina nam o pustyni. Pustynia w Biblii to jest miejsce, gdzie Pan Bóg bardzo intensywnie mówi. W księdze proroka Ozeasza przeczytamy: chcę wyciągnąć moją oblubienicę na pustynię, aby mówić do jej serca. Właśnie, żeby mówić do serca, czyli głęboko, potrzebna jest głębokość pustyni, spokój pustyni, cisza pustyni. W gwarze jest to dużo bardziej trudne. Ale także, jak wiemy z Biblii, pustynia jest miejscem działania złego ducha i dlatego jest miejscem walki duchowej. Jest dla nas także wyzwaniem. I właśnie dzisiaj, w ramach przedlednicowych rekolekcji, o pustyni jako wyzwaniu. Wyzwanie jest zawsze wtedy, kiedy mierzymy się z czymś, co jest ponad nasze siły, co jakoś przekracza nasze możliwości. Wtedy, gdy ta poprzeczka jest postawiona powyżej naszych dotychczasowych osiągnięć. Czasem więc dla kogoś wyzwaniem może być przebiegnięcie półmaratonu w 1,5 godziny. Ja bym tak chciał. Czasem nauczenie się biegle po angielsku albo po chińsku, a czasem zrobienie golonki po bawarsku albo carpaccio z buraków. Pewnie dla wielu z Was wyzwaniem będzie obejrzenie tego filmiku do końca. Ale oczywiście mamy także, i one są istotniejsze, wyzwania duchowe, istotniejsze od carpaccio z buraków. Polegają one na tym, że w sposób stały, systematyczny pragniemy żyć wiernie. Wiernie Bożemu Słowu, wiernie Bożym przykazaniom i wskazaniom, że także w sposób stały, wspomagani łaską Bożą, której możemy być pewni, pracujemy nad sobą, czyli zdobywamy kolejne cnoty albo te, które już udało nam się zdobyć, jakoś w sobie umacniamy. To też wymaga walki. Trzeba walczyć, mówi święta Joanna d'Arc, a Bóg da zwycięstwo. Zwłaszcza kiedy te cnoty są mało popularne, jak na przykład odpowiedzialność, prawdomówność, męstwo czy roztropność. Tym, co bardzo zniechęca nas do podejmowania takich i tym podobnych wyzwań, jest wygodnictwo. Nie tyle wygoda, co wygodnictwo, czyli upodobanie w wygodzie, absolutne upodobanie w wygodzie. A więc taka sytuacja, kiedy wszystko jest pod ręką, wszystko jest w zasięgu, kiedy wszystko jest mi dane, ofiarowane, podane, po nic nie muszę sięgać, o nic nie muszę się za bardzo starać, wszystko mam. To jest ta sytuacja, o której czytamy w Ewangelii, jaka miała miejsce w Ogrójcu, gdy Jezus bardzo prosił apostołów, aby towarzyszyli Mu w modlitwie. Było to dla Niego wtedy bardzo ważne, aby oni byli z Nim, a oni spali. I Jezus mówi im: wstańcie, chodźmy. To jest to słowo, które Jezus dzisiaj ma do Kościoła i do każdego z nas w Kościele. Słyszę je także w odniesieniu do swojego życia. Wstań, chodź, nie śpi, nie bądź ospały, nie bój się podejmować wyzwań, nie miej upodobania w wygodnictwie. To jest także to słowo, które często papież Franciszek nam mówi, zwłaszcza młodym. Powiedział je w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży, ale nie tylko wtedy i nie tylko tam. Wstań, rusz się z kanapy, wstań z kanapy, nie siedź, nie leż, nie śpi, nie bądź ospały. Opowiem o pewnym wyzwaniu, które zdarzyło mi się w życiu podjąć. To było już jakiś czas temu, kilkanaście lat temu. Zbliżałem się wtedy do 40. Wielu moich życzliwych znajomych mówiło, że z pewnością spotka mnie za chwilę jakiś kryzys środka życia, bo facetów zwykle w tym czasie spotyka. Więc trochę, żeby wyjść mu naprzeciw albo żeby go uprzedzić, postanowiłem z moim znajomym pojechać rowerem do Jerozolimy.
I przed tym wyjazdem myślałem sobie, największym wyzwaniem będą dla mnie pewnie góry. Bo jak popatrzysz na mapę, gdzie Polska, a gdzie Jerozolima, to tam właściwie cały czas, nie licząc niziny węgierskiej, góry. Ale potem się okazało, że góry były wśród wyzwań dopiero na czwartym miejscu. Można się do nich przygotować, można pojechać wolniej, nie są problemem. Na trzecim miejscu był wiatr. Wiatr przeciwny. Każdy, kto trochę jeździ na rowerze, wie, co taki wiatr może zrobić z rowerem i z samym rowerzystą, nawet gdy on jest objuczony. Na drugim miejscu, wśród wyzwań, były wielkie miasta, zwłaszcza te pozbawione infrastruktury rowerowej. Jakoś przez Budapeszt dało się jeszcze łatwo przejechać, ale przez Istanbul, Damaszek czy Amman już dużo trudniej. Ale także miasta były na drugim, dopiero miejscu wśród wyzwań. Pierwszym okazałem się dla siebie ja sam. To było wyzwanie. Kiedy przez 3 tygodnie siedzisz na siodełku, owszem, czasem pogadasz z towarzyszem drogi, ale zasadniczo jesteś sam ze sobą. I wtedy jest dużo czasu, aby pomyśleć, popatrzeć, aby się trochę wystraszyć. Wielu spraw, które poszły nie tak, które zostały załatwione na skróty, jakichś zdań, za którymi staną tylko wielokropek. Przychodzi też żal, że tyle rzeczy można było zobaczyć inaczej, jakoś inaczej poprowadzić, lepiej po prostu. Ale przychodzi także dużo motywacji do tego, żeby nie zmarnować tej części życia, nie wiemy jak długo ona będzie, która jest jeszcze przed nami, tej pielgrzymki, która trwa. I to wszystko daje bardzo dużo mobilizacji i dużo siły. Myślę, że to dla każdego z nas największym wyzwaniem jesteśmy my sami, jest nasze życie. I to pragnienie, żeby przeżyć je w taki sposób, by jak najmniej w tym wszystkim popsuć i by jak najmniej tego żałować. Bardzo więc Was zachęcam do tego, by robić sobie czasami w życiu pustynię, by wychodzić na pustynię i by pozwalać, by pustynia przychodziła do nas, by odważyć się na taką konfrontację ze sobą samym, podjąć to wyzwanie, które każda pustynia chce nam zaoferować. I pamiętajmy, że owszem, nie zawsze może się okazać, że to wyjście na pustynię i konfrontacja z wyzwaniami jest opłacalna, zwłaszcza doraźnie, ale zawsze się okaże, że jest wartościowa. Od tamtej pielgrzymki do Ziemi Świętej minęło już kilkanaście lat. W Ziemi Świętej byłem i przed, i po wyprawie rowerowej wielokrotnie. Tylko że wszystkie inne były takie z Okęcia do Tel Awiwu, samolocik, 4 godziny, potem hotel i pyszne jedzonko. I kiedy teraz ktoś mnie pyta, ile razy byłeś w Ziemi Świętej, mówię, jeden. Bo tak naprawdę tylko ten jeden jakoś się we mnie odłożył. I tylko ten jeden jest dzisiaj szczególnie wartościowy. Bardzo Wam tego życzę. Nie bójmy się wyzwań i nie bójmy się pustyni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.